Siema, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. Ostatnio myślałem dużo nad najlepszymi YouTuberami z farminga, którzy już nie nagrywają, i szczerze Wam powiem, że kilku ich naliczyłem. Dlatego też postanowiłem zrobić dla Was małe top 10 z omówieniem, dlaczego dany twórca już nie nagrywa. Tak więc bez zbędnego przedłużania, zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję. Oraz komentarz, ponieważ chciałbym w tym temacie poznać Wasze zdanie. I jeszcze zanim zaczniemy, muszę Was przeprosić za to, że ostatnio dodawałem mało filmów, ale chciałem dobrze wdrożyć się do nowej pracy w swoim zawodzie. Tak jak już pisałem na społeczności, będę starał się dodawać minimum dwa filmy tygodniowo. Tak więc tyle. Zaczynamy! Numer 10. Gymator. Kanał swój założył on 27 lutego 2016 roku. Do tej pory zdobył on 7 milionów wyświetleń z całego kanału i prawie 24 tysiące subskrypcji. Jego kanał słynie głównie ze zwykłych serii z Farminga, jak i jest on osobą, która zapoczątkowała serię, jak powinien wyglądać nowy Farming. Gymator oficjalnie napisał w poście na społeczności, dlaczego kończy przygodę z YouTube. Jest to spowodowane brakiem czasu, pracą, rodziną i innymi obowiązkami. Ostatnie filmy pojawiły się po premierze Farminga 22. Ale zostały one usunięte przez gematora, ponieważ planował on powrót na YouTube i zaczęcie serii od nowa. Ale od 9 miesięcy jest cisza, i jak na ten moment nie zapowiada się, aby gemator wrócił. Numer 9 Netnar. Swój kanał założył on 19 października 2013 roku. Do tej pory zdobył on 8 milionów wyświetleń z całego kanału i prawie 38 tysięcy subskrypcji. Nagrywał on głównie serię z prezentowania modów, jak i gameplay z farminga. Netnarowi prawdopodobnie znudził się farming i dlatego już nie nagrywa. Niestety nic więcej na temat jego odejścia z YouTube nie wiemy, ponieważ nie odniósł się on nigdy. Do tego a wszystkie komentarze powyłączał pod każdym filmem. Jedynie co wiemy to to, że miał małe spiny z widzami, ale tego w 100% potwierdzić nie mogę, ponieważ tak napisał mi jeden z was. Numer 8 Ananasek. Swój kanał założył on 4 kwietnia 2014 roku. Do tej pory zdobył on prawie 9 milionów wyświetleń kanału i prawie 40 tysięcy subskrypcji. Jego kanał słynie głównie z ciekawostek na temat farminga, mimo że między mną i Ananaskiem było jak było, to myślę, że warto o nim wspomnieć. Ostatni materiał z farminga Ananasego publikował ponad 7 miesięcy temu, a ostatni jaki był na jego kanale to Minecraft 3 miesiące temu. Ananaska nie skreślałbym na zawsze, jeżeli chodzi o prowadzenie kanału, ponieważ z tego co wiadomo, to pracując za granicą i nie ma zbytnio czasu na nagrywanie, dlatego też kto wie, może kiedyś wróci. Numer 7. Swiatek. Tego pana nikomu nie muszę przedstawiać. Miał on okazję gościć u mnie w specjalnym filmie na 50 tysięcy subskrypcji. I w tamtym materiale sam światek mówił, jaki jest powód jego odejścia z YouTube. Dlatego jak ktoś nie widział, to zapraszam serdecznie do obejrzenia tamtego materiału. Kanał ten założył on 26 stycznia 2016 roku i zdobył od tamtej pory 51 tysięcy subskrypcji. W skrócie, powodem odejścia była praca, rodzina i mniejsze zainteresowanie grami. Więcej o świadku powiem. W w trzecim punkcie naszej topki. Numer 6. Docentus. Kanał swój on założył 24 czerwca 2014 roku. Zdobył on 20 milionów wyświetleń z całego kanału i ponad 73 tysiące subskrypcji. Kojarzyć tego pana możecie głównie z serii Swarminga z 17 lub Minecrafta, w której to budował on maszyny Swarminga. Ostatni film na jego kanale pojawił się ponad dwa lata temu, gdzie zapowiadał on parotygodniową przerwę ze względu na pracę, ale do nagrywania, jak widać, finalnie nie wrócił. Numer 5 Mickey Games Swój kanał założył on 7 listopada 2014 roku. Zgromadził on do tej pory 45 milionów wyświetleń z całego kanału i aż 109 tysięcy subskrypcji. Ostatni film na kanale Mikiego pojawił się ponad 4 lata temu i jest to unboxing tajemniczej paczki. Miki nie określił konkretnie odejścia od nagrywania farminga i ogólnie gier, nie odniósł się on nawet w komentarzach, ale za to wiemy, że nagrywa on na swoim kanale Miki GoPro, typowo filmy z ciągnika, chociaż na tamtym jego kanale też filmy pojawiają się dosyć rzadko. Miki prawdopodobnie stracił chęci i czas do nagrywania. Numer 4 Mati XXL 99 Swój kanał założył on 22 kwietnia 2013 roku i od tamtej pory zdołał zdobyć aż 51 milionów wyświetleń z całego kanału i ponad 115 tysięcy subskrypcji. Ostatni film pojawił się ponad 7 miesięcy temu i jest to po prostu nic innego jak najlepsze momenty serii Mini Farm. Z tego co udało mi się wywnioskować z komentarzy pod filmami, to Mati na swoim kanale ma tak małą aktywność ze względu na brak czasu. Druga sprawa, miał on już na swoim kanale z tego co wiem jakieś delikatne przerwy. Na karcie społeczności, gdzie opublikował link do najnowszego materiału, opisał on, że jest pełen energii do pracy i wraca do regularnego nagrywania, czego jednak po wrzuceniu tego materiału nie uświadczyliśmy i od ponad 7 miesięcy Mati na ten moment nic nie wrzuca, a nawet nie odpowiada na najnowsze komentarze. Numer 3. Cytrusen 6. Jest to kanał bardzo ważny w mojej YouTube'owej karierze, ponieważ do chłopaków z tego kanału mam bardzo duży sentyment i zawsze mówiłem, że się na nich wzorowałem i gdyby nie oni to w tym momencie nie byłoby mnie na YouTubie. Krótko mówiąc, zbudowali mi dzieciństwo dla wielu młodych ludzi, dziś wzorem jest ekipa Genzy i tym podobne, to dla mnie wzorem byli Cytruzen Światek 6. Jak już wspomniałem wcześniej, ostatnio moim gościem w filmie specjalnym na 50 tysięcy był sam światek 6. Jeżeli ktoś nie widział, to serdecznie zapraszam, ponieważ tam poruszyliśmy dosyć ciekawe tematy. Ale do rzeczy: Cytruz i Światek, swój kanał, założyli 5 marca 2012 roku i od tamtej pory zdobyli 90 milionów wyświetleń z całego kanału i aż 132 tysiące subskrypcji. Ostatni film na ich kanale pojawił się 19 maja 2018 roku, ale jest to po prostu materiał informacyjny świadka odnośnie jego osobistego kanału na YouTube. Ale taki ich ostatni wspólny materiał pojawił się gdzieś. Na początku 2017 roku dokładnej daty wam nie określę, ponieważ film ten został usunięty przez Cytrusa. Po tym, gdy Cytrus usunął owy film światek jakiś czas później sam nagrał wyjaśnienia w stronę widzów. Ja obserwując ich na bieżąco widziałem ten usunięty materiał, i osoby obserwujące na bieżąco też widziały. Było w nim zawarte dokładnie to, co się stało i powód zakończenia przez chłopaków wspólnego nagrywania, ale z szacunku do obu panów nie powiem, o co chodziło. Po prostu nie chcę po latach wracać do tematu. Kto widział usunięty materiał, ten wie i tyle w temacie. Chociaż znając życie, chłopaki prędzej czy później i tak odeszliby z YouTube ze względu na dorosłe życie. Numer 2. Przemson. Dokładnych dat i liczb jego kanału wam nie podam, ponieważ Przemson oba swoje kanały już dawno usunął i nie da się niektórych rzeczy zobaczyć, ale mogę wam podać przybliżone, ponieważ na szczęście Social Blade, w którym to możemy podejrzeć przybliżone info o youtuberach, przechowuje informacje archiwalne po zamknięciu na przykład kanału przez danego twórcę. Tak więc z archiwalnych danych wynika, że Przemson swój kanał założył 30 września 2012 roku i zdobył on od tamtej pory Prawie 4 miliony wyświetleń z całego kanału i aż 193 tysiące subskrypcje, chociaż miał on ich ponad 200, z tego co pamiętam. Mała liczba wyświetleń z całego kanału może dziwić, ale jak niektórzy wiedzą, to Przemson prowadził głównie live, z tego to właśnie wynika. Przemson początkowo szybko zdobył popularność i jego kanał rusł w siłę, ale niestety potem przyszedł spadek zasięgu i mało ciekawy content, dlatego Przemson postanowił zamknąć kanał. Co w moim przekonaniu jest dziwnym ruchem, ponieważ mógł on zostawić go przynajmniej jako archiwum. Potem Shampson założył nowy kanał, gdzie chciał zacząć od nowa, bardziej skupiając się na nagrywaniu filmów z Farminga, niż live, gdzie sam nawet wystąpiłem w trzech odcinkach, mając jeszcze wtedy około 15-20 tysięcy subskrypcji. Nowy kanał również nie wypalił zasięgowo i został przez Przemka usunięty. Przemek postreamował trochę jeszcze na Twitchu i słuch o nim zaginął. Z tego, co wypisaliście, Przemek po prostu zajął się normalnym życiem i gry przestały go interesować. Wielu ludzi zapomniało już o Przemconie, a był to w tamtym momencie popularniejszy twórca zasięgowo od Kadora. Numer 1 Kador. No, i jest to dość kontrowersyjny punkt, ponieważ Kador, jak sami wiemy, miał około roczną przerwę od nagrywania. Po czym wszyscy myśleli, że odszedł i nie wróci. Jednak jakoś 3 miesiące temu wrzucił kolejny odcinek ze swojej serii z Farminga 22, zapowiadając, że już wraca. Nie podawając konkretnego powodu. To akurat szanuję, bo nie wszyscy muszą wiedzieć o co chodzi, każdy ma prawo do prywatności. Ale po wrzuceniu kilku filmów, Kador znów zniknął. Ale do rzeczy. Kador swój kanał założył 13 kwietnia 2013 roku, zdobywając do tej pory aż 237 milionów wyświetleń z całego kanału. I aż 367 tysięcy subskrypcji. Ostatni film pojawił się jakieś dwa miesiące temu i Kador w żaden sposób nie odniósł się, dlaczego znów wystąpiła mała przerwa. Ale powiem od siebie tyle, że ten punkt brałbym z przymrożeniem oka, ponieważ może się okazać, że Kador znów wróci do nagrywania i ten punkt może być nieaktualny. Tak więc kanał Kadora nie ma co jeszcze uśmiercać, a ja zapraszam Was do małego podsumowania. A więc moi drodzy, jak sami widzicie nic nie trwa wiecznie. Wszystkich tych twórców rozumiem dlaczego nie nagrywają. Sam wolę spędzić więcej czasu z bliskimi osobami i gdzieś wyjechać, coś zobaczyć niż siedzieć cały dzień przy kompie nagrywając filmy. Sam niejednokrotnie mówiłem, że mój najlepszy czas na YouTube był w 2019 roku, bo wtedy miałem do tego najwięcej werwy. Teraz przyznać się muszę Wam i przeprosić za nieregularność, ale też mam swoje życie. I ostatnio, jak już wspomniałem wcześniej, zacząłem pracę i musiałem się do niej wdrożyć. Teraz postaram się wrzucać filmy regularnie, ale nic nie obiecuję. Co do mojej osoby na YouTube, to muszę Wam powiedzieć, że spokojnie, ja jeszcze nie odchodzę z YouTube, ale pewnie kiedyś. Przyjdzie taki moment, że wrzucę film z pożegnaniem i kariera się zakończy. Ale jak na razie nie myślę o tym, bo sami jeszcze nie wiem kiedy to będzie. Więc końca póki co nie zapowiadam. Moi drodzy, piszcie co uważacie na temat podanych twórców i pamiętajcie o tym, że to, że się tutaj znaleźli, to nie znaczy, że już nigdy więcej nie nagrają jakiegoś filmu, bo wszystko może się zdarzyć. Tak więc do usłyszenia, mówił nocur, cześć na razie.